Cześć, witam na kanale Pomysł na Geodezję. Chcę Wam przedstawić narzędzie, które powinno ułatwić, a na pewno przyspieszy proces tworzenia geodezyjnych operatów technicznych. Może to być dla Was ciekawa alternatywa dla tych narzędzi, które już są na rynku. Tym narzędziem jest arkusz kalkulacyjny, arkusz Excela. Tutaj o nazwie operat techniczny, zatem otwieramy go. Podczas pierwszego uruchomienia włączy Wam się komunikat ostrzegający o zawartości. Musicie tą zawartość włączyć, ponieważ ten arkusz nie będzie działał prawidłowo. Zatem włączamy zawartość. I co mamy na dzień dobry? Jedna zakładka o nazwie operat z 6 przyciskami. Okno danych, które jest podstawowym oknem, gdzie będziemy wprowadzali nasze dane. Ale żeby w ogóle zacząć, wprowadźmy najpierw swoją firmę. Zatem klikamy firma. Ja tutaj założyłem dla potrzeb przykładu jakąś fikcyjną firmę. Zatem wprowadzamy swoje dane. Dane firmy. Dodatkowo do każdej firmy przypisane są dwa zespoły pomiarowe, z czego pierwszy zespół jest zespołem domyślnym. W zespołach podajemy kierownika pracy, jego uprawnienia, geodetę, który wykonuje pomiary, no i sprzęt, jakim dysponuje. Możemy uzupełnić drugi zespół pomiarowy. Zespół pomiarowy pierwszy jest zespołem domyślnym, więc jeżeli mamy jeden zespół, to wypełniamy jeden, jeżeli dwa, to dwa. Ok. Jeżeli mamy więcej firm tutaj zapisanych, tu mamy listę, gdzie dokonujemy wyboru, możemy którąś z tych firm ustawić jako firmę domyślną. Dodatkowo tutaj jest pokazane, w jaki sposób nazwa Waszej firmy będzie wyświetlana na formularzach, które będziecie sobie generować. Do wyboru są trzy metody, reprezentowane przez trzy zmienne. O zmiennych porozmawiamy przy okazji tworzenia własnych formularzy, natomiast te trzy zmienne, firma NP, czyli nazwa pełna, to jest nic innego jak praktycznie przepisanie tego, co żeście tutaj wprowadzili, firma nazwa, gdzie jest tylko nazwa, i firma NA, nazwa i adres, gdzie jest nazwa i adres. Czyli wprowadzając te dane, możecie od razu macie podgląd, w jaki sposób ta wasza firma będzie, nazwa waszej firmy będzie wyświetlana na wszystkich dokumentach. Wprowadzamy, zapisujemy, zamykamy. Ośrodek. Tutaj wprowadzamy ośrodki, w których zgłaszamy nasze prace geodezyjne. Możemy je sobie wybrać z listy, te, które mamy wprowadzone. Oprócz nazwy, do ośrodka przypisujemy układ współrzędnych, poziom odniesienia oraz prefiks zgłoszenia pracy. Dodatkowo tutaj również macie pokazane, w jaki sposób ten ośrodek będzie widoczny na formularzach. OK, wprowadzamy, zapisujemy, zamykamy. Teryt to nic innego jak drzewko województw, powiatów, jednostek i obrębów. Ja tutaj mam wypełnione na razie województwo opolskie i to nie do końca też miasto Opole i powiat opolski. Natomiast sukcesywnie można sobie wypełniać to drzewko, dopisując kolejne pozycje. Raz zapisana pozycja zostaje zapamiętana, więc myślę, że wypełnianie takie sukcesywne jest chyba najlepszym rozwiązaniem. W efekcie otrzymujemy drzewko, gdzie mamy nazwę jednostki, nazwę powiatu, obręb oraz jego numer. Na podstawie tych numerów automatycznie będą tworzyły się identyfikatory, pełne identyfikatory tych poszczególnych powiatów, jednostek, obrębów. Dodatkowo jedno z województw możemy ustawić jako województwo domyślne, które będzie nam się zaraz po uruchomieniu formularza okna danych wyświetlało jako wybrane. Zatem to robimy, myślę, sukcesywnie. Pokażę Wam, jak to można w ramach wprowadzenia danych szybko do tego przejść. OK. Zamykamy, zapisujemy. Edytor druków i przechodzenie w tryb projektowania formularzy, czy wręcz projektowanie formularzy, omówię w następnym filmie, żeby nie wydłużać nagrań. Zatem przejdźmy może szybko do jakiegoś konkretnego przykładu.
i zobaczymy, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. Można te główne okno podzielić na trzy części. Te białe to jest miejsce, gdzie wprowadzamy nasze dane. Niebieskie to jest miejsce, gdzie możemy sobie wygenerować dodatkowy tekst, dowolny tekst w sumie, jaki sobie tylko wymyślimy, na podstawie, który zostanie zbudowany na podstawie tych danych. No i trzecia taka część tego okna, gdzie mamy do wyboru formularze, które możemy wygenerować, możemy je edytować. Zatem zróbmy może szybki przykład. Niech to będzie przyłącze gazu. Co jeżeli wciśniemy przycisk nowy, z automatu wczyta nam się nasza firma, która ustawiona jest jako domyślna, ten zespół pomiarowy numer 1, województwo, które mamy ustawione jako województwo domyślne oraz materiały do EDGiK. Tutaj są wpisane z automatu dwie pozycje, opera techniczny i robocza baza danych, natomiast nic nie szkodzi, żeby tutaj wpisać coś swojego. Zatem OK. Wciskamy nowe, zostawiamy sobie naszą geodezję, możemy w każdej chwili przejść do edytora firmy i coś tu zmienić, coś dopisać. Możemy sobie wybrać tutaj ten nasz zespół pomiarowy. Wybieramy ośrodek. Jak widzicie, z automatu wprowadził nam się układ spojrzenny, poziom odniesienia oraz ten prefiks zgłoszenia, także uzupełniamy tylko numer zgłoszenia. Te dane, które ja teraz wprowadzam, to są całkowicie przypadkowe dane, także proszę się tutaj niczym nie sugerować. Data zgłoszenia, dzień pomiarów, napiszmy sobie lub okres, powiedzmy. OK. Data sporządzenia operatu. OK. Wybieramy sobie asortyment. Robimy przyłącze gazu, zatem inwentaryzacja obiektu budowlanego. Jeżeli czegoś nie ma na liście, po prostu bierzecie sobie, dopisujecie, dajecie plusik i to trafia automatycznie na listę. W każdej chwili to można oczywiście usunąć. Wybieramy sobie inwentaryzację obiektu budowlanego. Wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to było wprost napisane, inwentaryzacja przyłącza gazu. To już od Was zależy, jak tam chcecie. Województwo, jak widzicie, ustawiło nam się automatycznie. W każdej chwili, jeżeli tutaj stwierdzimy, że wejdźmy sobie na Dolnośląskie, nie mamy powiatów, możemy sobie przejść do okna, wprowadzić sobie tutaj jakiś powiat, jego numer dodać, możemy z automatu wprowadzić drugi powiat. To są jakieś przypadkowe tam numerki i nazwy. I tak myślę, że sukcesywnie wypełnić te drzewko. OK, ale my zaznaczamy, wracamy do opolskiego. Wybieramy sobie powiat, niech to będzie ten opolski, żeby tam, gdzie mam coś wypełnione. OK. Numer arkusza mapy, numer działki, położenie. Dane oczywiście całkowicie przypadkowe. Jakaś tam sekcja. OK. To, co do tej pory jest wprowadzone, to powiedzmy, że to są takie dane obligatoryjne. No, bez tych danych tutaj nie zbudujemy żadnego formularza. Natomiast jeżeli będziemy potrzebowali gdzieś księgę wieczystą, jednostkę rejestrową i identyfikator budynku, to możemy to wprowadzić, jeżeli wykorzystujemy to w którymś z naszych formularzy. Pamiętajmy tylko, że jednostka rejestrowa i identyfikator budynku wprowadzamy tylko ich numery, bo identyfikatory tak naprawdę wygenerują się same na podstawie tutaj tych danych o położeniu. Dobra, jeżeli pracę wykonujemy w jakiejś części, to zaznaczamy tą część i wpisujemy jej opis. Jeżeli w całości, to zostawiamy to puste. Skala opracowanych map, powiedzmy do przyłącza gazu, to będzie 504. No i tutaj te materiały do DGIK. No, operat techniczny, robocza baza. Może ja tu zrobię jakąś listę, jeżeli będzie taka potrzeba, ale raczej nie. Materiały uwierzytelnione. No tutaj wpisujemy, jeżeli coś chcemy uwierzytelnić. Które bazy modyfikujemy? Zaznaczmy tu GESów, jaki wykorzystany sprzęt GNSS. I tutaj punkty kontrolne pomiaru
INSS, ja tu sobie wpiszę jakiś sytuacyjny 1001, 5012. No, o, w sumie to obojętny. Ok, i przechodzimy tutaj teraz do opisu. I mamy dwie opcje. Albo wpiszemy ten opis, zrobimy go tak, no w tym momencie, tak opiszemy, co żeśmy robili. Całkowicie jakby nowy tekst sobie wstawimy. Natomiast jeżeli dorobimy dość często przyłącze gazu, to może warto sobie zrobić pewien szablon, ja go tutaj mam dla przyłącza, gdzie po wybraniu tak naprawdę mamy gotowy opis pracy. Tak, to, co tutaj jest napisane, to jest oczywiście Wasza sprawa, jak to wygląda, jaka treść. Natomiast zwróćcie uwagę na ostatnie zdanie. Kontrola sytuacyjno-wysokościowego pomiaru GNSS przeprowadzona na punktach 1001, 5012, czyli na tych punktach, które żeśmy tutaj wprowadzili. Jeżeli ja sobie teraz zmienię te punkty na 1002, 5013, kliknę jeszcze raz, to nam się tutaj zmieni. To oczywiście omówię w następnym odcinku, jak samemu zrobić sobie te wszystkie druki oraz jak zrobić formularze i dodatkowe teksty. Natomiast tu na tą chwilę omówmy po prostu, jak zrobić, jak wygenerować sobie operat techniczny. Zatem mamy wprowadzone dane, przechodzimy do listy formularzy. Tu mamy listę, którą możemy wygenerować. Jeżeli mamy jakiś własny pomysł, oczywiście dodajemy, możemy usunąć, edytować. O tym w następnym odcinku. Natomiast wybierzmy sobie na razie coś z naszej listy. Możemy zawsze kliknąć ten przycisk twórz i zaznaczą nam się wszystkie dokumenty z całej listy. Natomiast jeżeli mamy przyłącze gazu, to może warto zaznaczyć na nie i wybrać te, które tak naprawdę nas interesują. Spis treści przyłącza, tak, sprawozdanie, tak, szkicgaz, tak, wykaz spółrzędnych oraz zawiadomienie. Mamy w sumie 5 druków, wciskamy żarówkę, czekamy na 100%. OK. I teraz zamiast jednej zakładki operat mamy dodatkowych 5 zakładek. Każda zakładka odpowiada formularzowi, który żeśmy zaznaczyli. Zatem przechodzimy na spis treści i mamy spis treści, tak? To, jak ten spis treści wygląda, czy jak wygląda każdy z tych druków, zależy tylko i wyłącznie od Was. Jak Wy to sobie zaprojektujecie, jak Wy go sobie stworzycie, które dane chcecie, żeby się pojawiły, zależy tylko i wyłącznie od Was. Jest pełna dowolność. Możecie robić wszystko, na co pozwala Excel. I w sumie każdy pomysł na taki druk, jaki macie, możecie sobie tutaj zrealizować. Wszędzie tam, gdzie chcecie, żeby się pojawiły te dane, które żeście tutaj wprowadzili, to one się pojawią w tych drukach. Czy to będzie identyfikator, województwo, powiat, cokolwiek żeście wprowadzili, to się może w dowolnym miejscu pokazać. Tylko jedna uwaga, bo tak naprawdę możemy teraz wziąć to, wydrukować i mamy gotowe sprawozdanie, tak? No, to oczywiście trzeba dokończyć szkic, wypełnić jego treść. Nie wiem, czy wydrukujecie i wyrysujecie ręcznie, czy też wyrysujecie to, stworzycie szkic w formie jakiegoś pliku i go tutaj wkleicie. To jest oczywiście dowolna Wasza sprawa. Na przykład ja tu szybko przeskoczę teraz do CGO, tak? Mamy jakąś tabelę CGO. Dam sobie drukowanie współrzędnych. Stworzy nam się tutaj jakiś wykaz. Możemy ten wykaz zaznaczyć. Ja oczywiście wiem, że to można tutaj wszystko zrobić w CGO, tak? Ale chcę pokazać możliwości. Zatem zaznaczamy te współrzędne. Dajemy Ctrl-C, Ctrl-V. Mamy wczytane współrzędne, wykaz współrzędnych. To samo, Ctrl-V. Tak naprawdę w szkicu dopiszemy tylko numer i można tutaj wydrukować, wyrysować, bądź wkleić i wydrukować. I tak naprawdę mamy gotowe. Jedyna uwaga,
co do całego procesu generowania tych formularzy. Co się dzieje w momencie, kiedy naciskamy tą żarówkę? Wszystkie te formularze, które są tutaj na liście, które są tutaj stworzone już, zostają usunięte i wygenerowane na nowo zgodnie z tą listą. Więc w sytuacji, kiedy na przykład chcielibyśmy coś poprawić, zrobiliśmy to jakąś literówkę, nie wiem, 12 przez 2, gdzie, czy 1 przez 2, gdzie ten numer działki jest praktycznie na każdym dokumencie, chcemy to poprawić, ale na przykład zrobiliśmy już ten wykaz współrzędnych, wkleiliśmy tam szkic i tak dalej, i tak dalej, nie chcemy tego marnować, to możemy ten szkic na przykład zablokować. Tutaj widzicie, mamy kolumnę bloku. Jak nacisnę na kolumnę, na nazwę, to wszystkie się zablokują, bądź wszystkie się odblokują. Natomiast dajmy wszystkie, żeby się zablokowały. Jedynie co, to odblokujmy sprawozdanie i powiedzmy, dopiszmy tutaj do tego sprawozdania dodatkowe zdanie. Po naciśnięciu żarówki wszystkie dokumenty pozostaną bez zmian, oprócz sprawozdania, zatem sprawdźmy. Widzicie, w sprawozdaniu dopisało się dodatkowe zdanie, natomiast nasz wykaz współrzędnych pozostał bez zmian. No i to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o generowanie. Aha, i tu mamy, co my tutaj jeszcze mamy? Mamy dodatkowe teksty, dodatkowe opisy. Co to tak naprawdę jest? Te dodatkowe opisy nazywacie i tworzycie sobie według waszego pomysłu. Ja tutaj mam przykład, robimy przyłącze gazu, to MPGAS, czyli mapa powykonawcza gaz. Klikam sobie w tą listę i tworzy mi się opis mapy powykonawczej z tego gazu, gdzie mamy cały ten opis mapy, mamy informacje od razu, czy to jest zgodnie, czy niezgodnie z projektem. Mamy kierownika pracy. Co możemy z tym zrobić? No możemy to zaznaczyć. Ctrl A, Ctrl C. Przejść na przykład do CGO, do tabeli albo do mapy. No. I wkleić to do CGO. Tutaj sobie możemy ustalić jakąś tam czciankę, jakąś wielkość. To jest dowolny tekst, na który macie jakiś tam pomysł. Niech to będzie coś takiego. Wklejamy. Tylko tu ze względu na różnego rodzaju czcionki czasami trzeba to po prostu powyrównywać. O, i tak naprawdę mamy gotowy opis mapy. To jest oczywiście, ja tutaj mam więcej tego, takich przykładów, na przykład wykonawca plus kierownik, gdzie możemy to wkleić na jakimś druku, na główek. No co wam tylko do głowy przyjdzie, to tak naprawdę można zrobić, wykorzystując oczywiście te dane. Jak te druki zrobić, jak zrobić sprawozdanie oraz jak zrobić formularz, no opowiem w następnym odcinku, także zachęcam do oglądania. No i chyba tyle. Aha, jeszcze tutaj jest takie małe okienko, mały prostokąt z zapisem okno 100%. To jest nic innego jak skala tego formularza do wprowadzenia danych. Możemy go zmniejszyć do 85%. No jak ktoś pracuje na, powiedzmy, na laptopie, gdzie ten ekran może nie być za duży, to zmniejszając to może, no ta praca po prostu może być możliwa, tak? Bo no ja pracuję na dość dużym monitorze, a widzicie, że to zajmuje prawie cały ekran. No, także wiadomo, o co chodzi. Ok, wciskając żarówkę, jednocześnie zapisujemy te dane do formularza, ale tak czy siak wychodząc, zapiszcie sobie, zróbcie sobie zapis, żeby te dane wam się utrwaliły. Jeszcze jedna uwaga. Cały czas pracujcie na tym samym formularzu, ponieważ dane, które wprowadzacie, ja nie mówię o tych danych tutaj do zgłoszenia, ale te wasze formularze, które sobie stworzycie, dodatkowe teksty, one są zapisywane tylko w tym jednym arkuszu, tak? Więc zaczynamy pracę od tego,
że proszę zawsze wyzerować w ogóle całą, dać nową pracę, wypełnić sobie, zapisać, czyli nadpisać ten arkusz, który jest, a potem ewentualnie zrobić plik zapisz jako do swojej roboty, jako drugi, jakby kopię tego arkusza, tak żeby wszystkie pomysły na wasze arkusze, żeby były zapisywane w jednym, no w jednym skoroszycie, prawda? Dobra, to byśmy mieli opis, może nie opis, ale link do tego arkusza jest w opisie filmu. Także ściągajcie sobie, próbujcie, pobawcie się tym trochę. Jeżeli macie jakieś uwagi albo jakieś sugestie, to jestem bardzo ciekaw waszych opinii. No i zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka. Pokażę, jak właśnie stworzyć własne dokumenty. No i do zobaczenia. No, piszcie, piszcie, jestem ciekaw. Zatem do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!